Moja ceramika w tych pracach może wydawać się drugorzędna wobec obiektów ready-made wyszperanych na targach staroci w Japonii. Znaleziska z ceramiki, drewna, tkaniny i skóry naprawiałam laką z użyciem złota, srebra i mosiądzu. Następnie wykonywałam dla nich mój ceramiczny hołd, ujęty w formie poduszek. Poduszki były wypalone w 1250 stopniach, jedna w piecu gazowym, druga w elektrycznym, z dodatkową redukcją z użyciem palnika gazowego. Rzeczy, które dla części ludzi mogą wydawać się bezwartościowymi śmieciami, dla mnie mają dużą wartość i zasługują na nowe życie.